W bieżącym 2021 roku często sięgamy do myśli sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego, apostoła pojednania i misjonarza wschodu, bo obchodzimy rok jemu poświęcony. Także podczas tej drogi krzyżowej przyjrzyjmy się, jak naśladował Chrystusa. Ksiądz Stanisław Szulmiński urodził się 10 lipca 1894 roku w Odessie nad Morzem Czarnym. W jego rodzinie panowała atmosfera wiary, modlitwy, pracowitości i szacunku dla każdego człowieka. Już jako palotyn i misjonarz w Rosji Sowieckiej, a także więzień Gułagu, pokazał swoim pięknym życiem, jak nieść swój krzyż na wzór Chrystusa. Rozważając stację Drogi Krzyżowej, będziemy również podpatrywać jego przykład. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W Chrystusie apostoł i misjonarz w każdej chwili jest gotowy na sąd i na śmierć. W tej gotowości dzień po dniu podejmuje misję. Z czułości serdecznego współczucia i tkliwej miłości do ludzi rodzi się apostolstwo misjonarza. Ten udział w duchu apostoła narodów, świętego Pawła z Tarsu, staje się pod działaniem łaski koinonią w miejscu jego misji. Sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński, pisał w liście do księdza generała o okolicznościach pracy misyjnej w Rosji Sowieckiej. Trzeba się przyoblec w inną, wprost postać zewnętrzną. Coś podobnego zaszło w drodze Pana Jezusa do Emaus. W początkach zwłaszcza pracy wypadnie nawet wobec katolików zataić swój charakter kapłański, wtajemniczyć tylko zupełnie pewnych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stańmy się sługami ludzi na wzór Pana Jezusa, apostoła Ojca Przedwiecznego, bo apostoł Paweł powiedział: to dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński, nie tylko był gotowy przejść drogę krzyżową, by nieść w Rosji Sowieckiej Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, ale z tej drogi nie zszedł do końca, do śmierci w łagrze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czym jest upadek człowieka? Jezus rzekł: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. W człowieczeństwie Pana Jezusa Chrystusa, cierpiącego sługi Jahwe,
jest ucieczka dla wszystkich, którzy mogą upaść. Podziały wśród chrześcijan są ich wielkim upadkiem, spowodowanym tym, co złe wyszło z serca człowieka. Sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński, pragnął uczynić wszystko, co w jego mocy, aby dokonało się dzieło pojednania. Uważa się, że jego śmierć była ofiarą ekspiacyjną za upadek podziału wśród chrześcijan. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zabrali zatem Jezusa. Świadome przyjęcie na siebie bezmiaru zła ludzkości przez Pana Jezusa Chrystusa było warunkiem odkupienia. Naśladując Chrystusa, mamy przyjmować zło. Czy oznacza to, że należy zaatakować albo zniesławić wroga, zrobić unik, opowiedzieć znajomym, wytoczyć proces, nagłośnić sprawę w mediach? Nie. Weźmy przykład z Maryi. Trzeba przyjąć zło, gdy nie można go uniknąć. Przyjąć zło, to znaczy znieść je, nie krzyczeć, nie złorzeczyć, nie przeklinać, nie popadać w rozpacz, nie rozpowiadać wszem i wobec bez powodu, nie komentować, nie skarżyć się, nie narzekać, oddawać ból Ojcu Niebieskiemu z poddaniem się woli Bożej. Ksiądz Szulmiński dał w obozie przykład, jak po chrześcijańsku przyjąć zło, którego nie da się uniknąć. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A gdy Jezusa wyszydzili, odprowadzili na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Czy człowiek w łagrze może się na kimś oprzeć? Tu się walczy, żeby żyć. Tu nie ma miejsca na przyjaźń, solidarność, ani na miłosierdzie. Jednoczenie chrześcijan z punktu widzenia gułagu to utopia. Chcieć tam jednoczyć chrześcijan znaczy tyle samo, co próbować zawracać nurt wielkiej rzeki od ujścia do źródeł. Łagier wszelkiej jedności zaprzeczy. A jednak Boga żywego zabić nie można. Bóg jest nierozdzielną jednością trzech osób boskich. Nikt nie jest zdolny pozbawić Boga prawa udzielania swej własnej jedności komu zechce i jak zechce. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Prawdziwe oblicze Chrystusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kim w oczach Ojca Niebieskiego była ta, która spotkała na drodze krzyżowej zbroczonego przenajdroższą krwią Pana Jezusa Chrystusa i własną chustą otarła Jego najświętsze oblicze? Jedną z wielu współczujących skazańcowi. Święty Wincenty Palotti przypomina: oświeceni wiarą świętą winniśmy pamiętać, że Bóg, miłość nieskończona i nieskończone miłosierdzie dusz naszych chce,
aby wszystkie dusze jeszcze za swego życia na tej ziemi miały w sobie Królestwo, którym jest Jego święta miłość. Dlatego też Pan nasz, Jezus Chrystus, powiedział: Królestwo Boże w nas jest. Miłość ta sprawia, że dusza ma w sobie Boga. Ksiądz Szulmiński chciał to Boże Królestwo miłości zanieść żyjącym na nieludzkiej ziemi i w nieludzkim systemie sowieckim. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. W uchtopeczorskim obozie pracy poprawczej apostoł i kapłan Stanisław Szulmiński nie korzystał z jakichkolwiek ulg. Jak to wszystko przeżywał? Czy w obozie, skoro tak pragnął apostołować, bratać, jednać i dawać miłość, doświadczał trudności duchowych, ciemności? Nie wiemy. Możemy się tylko domyślać, że nie było łatwo. We wczesnej młodości zarzucał sobie marzycielstwo, a nawet donkiszoterię. Nawet jeśli zostały w nim jakieś odpryski tych wad, to wiemy, że Bóg ma moc sprawić, by ogień cierpień wypalał wady do cna. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka kobiety płaczące. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wszelkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Apostolstwo łagiernika byłoby niemym apostolstwem zakneblowanego, gdyby nie władza, którą kapłan otrzymuje w sakramencie święceń. Diakon święcony jest do posługi, ale kapłan otrzymuje władzę. Milczenie księdza Szulmińskiego niosło Boże pocieszenie. Stałym działaniem kapłańskim sługi Bożego było błogosławienie, udzielanie absolucji generalnych, modlitwa kapłańska za żywych i umarłych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony, odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak,
iż mieliśmy go za nic. Wszakże ludzie na skutek cierpień szybko stawali się niepodobni do ludzi. I to był widok powszedni. Więzień na krawędzi wycieńczenia był żywą ikoną Syna Człowieczego w stacji trzeciego upadku. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. W sowieckich łagrach dziewictwo, niewinność i czystość zostały zanegowane w najbrutalniejszy sposób. Nierząd, prostytucja, gwałt i sodomia były grzechami publicznymi i ostentacyjnymi. Naruszenia integralności osób ludzkich były bezkarne. Kapłan osadzony w łagrze skazany był na nieustanne przeżywanie bólu, podobnego do boleści wewnętrznych, które wycierpiało boskie serce Pana Jezusa w męce. Co musiał czuć ksiądz Stanisław Szulmiński, który od lat młodzieńczych odznaczał się skromnością i szacunkiem do drugiego człowieka? Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, tylko dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Przybicie do krzyża jest antycypowane w konsekracji palotyńskiej, a wypełnia się w misji apostolskiej. Miłość Chrystusa przynagla nas dla zniszczenia grzechu, dla zbawienia wszystkich. Miłość jest matką wszystkich cnót i zadanie apostoła, który mówi: wiara, nadzieja i miłość, wzmacnia ją, jakby potrójny sznur. Sznurem miłości Chrystus wiąże chrześcijanina ze swoją męką i śmiercią, zaś jego troista natura wyraża tajemnicę Eucharystii, medytacji tajemnic zbawienia i gorliwego naśladowania Jezusa. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Sługa Boży Stanisław Szulmiński jeszcze w latach seminaryjnych prosił Boga: niech bliscy i krajanie zostaną w tych samych warunkach, w jakich są, ale niech Bóg da im łaskę, czy przeze mnie, czy przez innych, czy bez pośrednictwa ludzi, sam Pan Bóg niech im da łaskę, a mnie cierpienie, krzyż za nich i łaskę do zniesienia go.
Wtedy złożył Bogu akt heroiczny za duszę w czyśćcu, łącząc też to, co mogę uprosić dla żywych za Podolę, Ukrainę i Rosję. Pan Bóg z radością przyjmuje takie ofiary. Za każdym uderzeniem serca pragnę po nieskończone razy odnawiać tę ofiarę moją, abym, gdy już się rozproszą cienie życia ziemskiego, wiecznie ją Tobie mógł powtarzać. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach Matki Najświętszej. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ksiądz Szulmiński nigdy już nie opuścił obozu w Uchcie. Dla odchodzących do tworzonej armii polskiej więźni odprawił mszę i pozostał w obozie wraz z innymi 40 więźniami, aby służyć cierpiącym posługą kapłańską i złożyć świadomie ofiarę za grzech podziału i rozdarcia Kościoła. Jak wielokrotnie sam się o tym wyrażał. Główną intencją mego kapłańskiego życia było i jest poświęcenie się całkowicie pracy unijnej. Spełnił misję narzędzia w rękach Matki Pojednania, Matki Bolesnej, Matki wszystkich uciskanych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Ciało księdza Szulmińskiego zostało prawdopodobnie wrzucone do wspólnej mogiły wyrąbanej w lodowatej ziemi. Czeka na zmartwychwstanie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Przeszliśmy drogę krzyżową Jezusa Chrystusa wraz z apostołem pojednania i misjonarzem wschodu, sługą Bożym Stanisławem Szulmińskim, który swoim życiem pokazał, że można wytrwać w ofiarnej i bezinteresownej miłości do końca, jak Chrystus. Niech łaska Boża i Jego przykład nas umacniają w naszej codzienności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.